Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z makaronu ryżowego. Potrzebować będziemy 20 deko makaronu ryżowego, gotuję 10 minut i zaraz go przeleję zimną wodą. Jedną paprykę, jedną cebulę, dwa ząbki czosnku, szklankę kukurydzy, groszku, czerwonej fasolki i 3 łyżki majonezu oraz sól i pieprz. Cebulę drobno posiekam, a paprykę pokroję w kosteczkę. Makaron przeleję zimną wodą i pozostawię na sitku do odsączenia. Makaron już mam ugotowany, przelałam zimną wodą, dałam na sitko i pozostawiłam do odsączenia. Cebulę, paprykę mam pokrojoną, przekładamy składniki sałatki do makaronu. A czosnek zetrę na tarce. Doprawimy solą i pieprzem. A czosnek zetrę do majonezu. Jeżeli lubimy, to możemy dołożyć 2 ząbki czosnku, a jeżeli nie, to można dać 1 ząbek. Czosnek podkreśla smak. Jest bardzo zdrowy. Tak, i dodajemy majonez. Doprawiamy solą i pieprzem. I składniki sałatki należy dokładnie połączyć. Oto wygląda sałatka z makaronu ryżowego. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.